Przez 10 dni Sanok był stolicą muzyki, baletu i opery. Wszystko za sprawą 23. edycji festiwalu imienia Adama Didura. Impreza, którą organizuje Sanocki Dom Kultury, na stałe wpisała się w kalendarz. Festiwal ma swoich stałych fanów, którzy specjalnie na tę okazję przyjeżdżają z najdalszych zakątków Polski. Na festiwalu jestem pierwszy raz, bo nie jestem w ogóle z Sanoka. Jak się dowiedziałam, że opery tutaj grają, to dlatego przyjechałam. Chciałam zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, co to w ogóle jest i tak mnie zaciekawiło. Akurat się trafił wyjazd, to skorzystałem. Począwszy od Wagnera, Rachmaninowa i skończywszy na disco polo, jeżeli jest mistrzostko wykonane, wszystko jest piękne. Przenosi inny świat. Świat jakichś takich doznań, emocji, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia. Po prostu uważam, że tego jest bardzo mało. A to jest bardzo człowiekowi potrzebne. To jest jedyna taka tutaj impreza, jedyna styczność z światem opery, operetki, baletu. Jeżeli ktoś zazwyczaj nie ma możliwości chodzenia na takie różne występy, to tutaj jest to świetnie udostępnione. Tegoroczna edycja trwała wyjątkowo długo, aż 10 dni. Przez blisko 20 godzin publiczność mogła podziwiać na deskach festiwalowej sceny 500 artystów z całej Polski. Wśród nich także tych z Opery Śląskiej, którzy przygotowali operę Maria Stuarda. Jestem pełna podziwu dla dyrektora za to, że taką mekkę opery w Sanoku wskrzesił, stworzył, że zaprasza spektakle niejednokrotnie mniej popularne i mniej tak zwaną łatwą, lekką muzę, tak jak dzisiejszy spektakl, że dba bardzo o jakość, że wyrabia publiczność, która tutaj jest niezwykła. I myślę, że tylko trzeba wspierać i cieszyć się. Dla mnie to jest wielkie przeżycie, wielkie święto, że mogę tu zaśpiewać. No i mam nadzieję, że będę tutaj wracać. Solistom na scenie towarzyszyli tancerze, wśród nich Karol Pruszczewicz. Tańczy od 14 lat. Aby dostać się do zespołu, musiał pokonać 250 kandydatów. Dziś nie wyobraża sobie życia bez tańca. Nawet jakbym nie miał jednej nogi albo ręki, albo bądź Boże nie wiadomo czego, odpukać w niemalowane, dalej bym tańczył. Choćby nawet na kulach czy na wózku inwalidzkim dalej bym tańczył. Jest to moja jedna z największych, jest to największa pasja w moim życiu, która mnie spotkała, także w życiu bym nie zrezygnował nawet z tego. Nie ma takiej opcji. Mimo pojawiających się od czasu do czasu głosów krytyki, Waldemar Szybiak, pomysłodawca imprezy, dyrektor SDK-u, broni festiwalu. Podkreśla, że Didur to świetna promocja miasta. Od lat do Sanoka przyjeżdżają czołowi artyści, a impreza zyskała uznanie w środowisku miłośników muzyki. Jesteśmy w stanie wyartykułować z naszego miasta i z naszego środowiska tak dużą, dobrą, pozytywną energię. Zresztą nawet dzisiaj ci wykonawcy, którzy przyjeżdżają, oni są tutaj zadowoleni, uśmiechnięci, że tutaj z nami są. I to nie ma już takich problemów, że kogoś się zaprasza, on się pyta, co to, na co, jaki to festiwal, tylko raczej, co mnie cieszy, zaczynają się problemy innego rodzaju, że komuś trzeba odmówić. No i to chyba świadczy najlepiej o naszej imprezie. Ja akurat lubię przyjść do teatru i zobaczyć, jak tam sobie ktoś macha nóżkami, tam sobie śmiga, nie powiem, mamy piękne dziewczyny w zespole. Panowie też są w miarę, tak powiedzmy sobie, przystojni, także dziewczyny, przychodzicie do teatrów, jest na czym oko zawiesić. I wcale nieprawda, że ludzie, którzy nie są wyedukowani, nie są odbiorcami, bo my tak samo przemawiamy do emocji. Każdy człowiek ma serce. Jeśli ja będę prawdziwa i moja modlitwa będzie prawdziwa i moja rozpacz będzie prawdziwa albo moja radość będzie prawdziwa, to ten słuchacz też to odbierze. I po to gramy dla tych wszystkich ludzi. Na finał 23. edycji Didura publiczność zobaczyła Love Stories, program przygotowany przez Polski Balet Narodowy specjalnie na Sanocki Festiwal.